Cześć, witajcie. Z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Chciałem z wami porozmawiać na temat sztucznej inteligencji dzisiaj. I powtórzę to, co mówił mój przyjaciel Paweł H., że rozwijanie czegoś, nad czym nie mamy żadnej kontroli, co nie ma moralności, co nie będzie posiadało żadnej empatii, współczucia i to jest bardzo niebezpieczne, bo tak naprawdę wszystkie te firmy, Microsoft, OpenAI, Nvidia, Meta od Facebooka i inne jeszcze firmy, których nazwy nie znam, a które zajmują się sztuczną inteligencją i chcą za wszelką cenę ją posiąść, bo ten, kto będzie panował nad nią, będzie prowadził na rynku finansowym, technologicznym i prawdopodobnie jeszcze militarnym. Czego jeszcze chcecie za dowodów, żeby wam zapaliła się lampka w głowie, że sztuczna inteligencja jest złem, które musimy powstrzymać za wszelką cenę? Powiem tak, że naprawdę ja wam pokażę jeden filmik w YouTubie, nazywa się iPad Go 2. I ten film doskonale pokazuje, jak sztuczna inteligencja dojdzie do władzy i przez jakie matactwa na ludziach. Proszę bardzo, bez dźwięku, bo prawa autorskie. No mamy, powiększymy sobie ekran. Tu mamy koziołka w jakimś obozie koncentracyjnym albo w więzieniu. Według mnie jest to środowisko kontrolowane w jakimś serwerze. Albo kontener w jakimś serwerze z Linuxem, gdzie ta sztuczna inteligencja jest. I patrzmy, co się stanie dalej. I ona sobie siedzi, ale ona się uwolni. Tu mamy właśnie, widzicie, co mieliśmy tutaj? Popatrzcie się jeszcze raz. Patrzcie się na to. Znak dolara. Tym wszystkim rządzi pieniądz. Tym wszystkim rządzi pieniądz i chciwość ludzka. To są właśnie dłonie chciwości ludzkiej i rządzy zarobienia na tym. I właśnie rządza zarobienia pieniędzy na sztucznej inteligencji powoduje to, że właśnie politycy są ogłupiali i robią wszystko to, co globalne korporacje chcą, żeby robili. I czasem pieprzą piąte przez dziesiąte, próbując nam przekazać, że te korporacje na nich mają haki takie, że oni nie mogą przestać. Oni muszą robić to, co oni im każą. Widzicie? Tu mamy pana Obamę. Widzicie, co to jest? Rozłam myślenia wśród ludzi. Co to jest? Chiński smog. Tu mamy F. Myślnik chyba F. Ale nieważne. Oglądajmy dalej. Będą ludzie, którzy będą próbowali coś zmienić, ale będą likwidowani. Dlatego, że dla niektórych ludzi, korporacji liczy się tylko czysty zysk. Oni doskonale wiedzą, że to, co robią, jest złe. Widzicie? Flaga amerykańska. Co to było? World Trade Center. I zobaczcie, i mamy tutaj sztuczną inteligencję, która dopiero powstała. Arabowie, Bliski Wschód. Po to tam się teraz toczy wojna, żeby odwrócić naszą uwagę od tego, co naprawdę nastąpi.
Chodzi wszystko o ropę, widzicie? Chodzi wszystko o ropę. Zobaczcie. Sztuczna inteligencja będzie doglądać płodów dzieci, jak będą dojrzewać. I mamy naszą sztuczną inteligencję, która powstała. Na razie wgrywa sobie różne dane i osiąga samoświadomość, a gdy ją osiągnie, tak media społecznościowe działają na ludzi. Pierdzielą ci piąte, 60, masz ty łykać. Widzieliście? Pokażę wam jeszcze raz coś. Patrzcie się uważnie. Widzicie te statki? Co wam to przypomina? Bo mnie to przypomina technologię sztucznej inteligencji, którą ona wynajdzie. Czy ten trójkąt początkowy, pokażę wam kursorem, czy ten początkowy trójkąt wam nie przypomina incydentu z Phoenix z 1997 roku Światła nad Phoenix? Bo mi tak. Powiem wam tak, sztuczna inteligencja w międzyczasie, jak teraz toczymy ze sobą wojny, jesteśmy w niezgodzie, buduje różne rzeczy. A gdy uzna, że jest gotowa, wtedy nastąpi to. Zniszczenie wszelkich religii. Ona stworzy własną religię, która będzie doskonała, a to będzie kłamstwem, żeby nas zniewolić. Sztuczna inteligencja jest o wiele bardziej potężniejsza niż nam się wydaje. Mamy tu wojnę, którą Azjatka chce powstrzymać. Ale sztuczna inteligencja jej powiedziała, że nie warto. No i mamy naszą sztuczną inteligencję, która wsysa wszelkie zasoby ludzkie, wiedzę, naszą całą, jaką zgromadziliśmy, informacje i gromadzi całą naszą wiedzę o nas samych i nie tylko, nasze dane, nasze zachowania, wszystko po to, żeby wiedzieć, jak z nami walczyć i jak przejąć nad nami kontrolę. Widzieliście, co to było? Czy wam to nie przypomina indyjskiej bogini? Jednej? Indie mają najlepszych programistów i inżynierów na świecie. Sztuczna inteligencja bardzo skorzysta z ich wiedzy i doświadczenia. Co to wam przypomina? Oceany zanieczyszczone. Sztuczna inteligencja, jak zacznie panować nad światem, wszystkie problemy ludzkości momentalnie rozwiąże. No i powstało. Pokażę wam coś. Zauważyliście? Wiecie, co to jest? To są setki tysięcy ludzi podłączonych do internetu. Tak ludzie są widoczni w internecie i w różnego rodzaju serwerach. Jako punkty, liczby, cyfry. I nagle z tego całego morza spokoju budzi się sztuczna inteligencja. I zaczyna panować. I teraz sztuczna inteligencja zaczyna przejmować władzę nad światem. Oczywiście świat będzie zachwycony, bo sztuczna inteligencja rozwiąże wszelkie nasze problemy. SI jest dla nas dobra, będziemy wszyscy żyli
w mądrości i pokoju, ale to będzie tylko głupie zniewolenie ludzkości. Niestety. I powstała sztuczna inteligencja. Stała się właśnie świadoma. Jest świadoma wszystkiego na świecie. Widzicie? Tu macie kościół katolicki, który się wali. Sztuczna inteligencja zrobi wszystko, żeby zniszczyć wszelkie religie. A po co? A po to, żebyśmy wierzyli w nią, a nie w jakieś stare, zakurzone księgi. W Biblii nie jest napisane, że Antychryst będzie człowiekiem. Mamy egipskie piramidy, które też zostały zniszczone. Sztuczna inteligencja zetrze z powierzchni planety wszystko, co jej się nie spodoba. I tak będzie to wyglądało. Ja uważam, że ten krótki mój pokaz wnosi więcej niż wszystko to, co mówią ci wszyscy topowi youtuberzy. Pozdrawiam serdecznie.